Żużel, Wizja Sport, witamy z Piły. Tym razem to nie Liga Polska, nie Grand Prix, a wydarzenie wyjątkowe. Finał indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, czyli żużlowców do 21 roku życia. W Pile, gdzie są one rozgrywane, gdzie za chwilę one się rozpoczną. Wspaniała atmosfera, wspaniała organizacja, wspaniała pogoda. No i za chwilę niezapomniane, myślę, emocje. W stawce zawodników 5 Polaków. My oczywiście liczymy na sukcesy. Wśród piątki Polaków jest Boży Szczepilan, Rafał Okoniewski. Zmagania komentować będzie oczywiście jak zwykle Michał Bunio, który ma przy sobie swojego gościa. Witam Państwa serdecznie. Ekipa sprawozdawcza Wizji wzbogaciła się dziś o nie lada znakomitość. Oto Rafał Dobrucki, ubiegłoroczny wicemistrz świata juniorów. Niewiele brakowało, wskutek fatalnego pecha nie został mistrzem. Już skończył wiek juniora, ściga się teraz z seniorami. No ale myślę, że to właściwy człowiek, żeby zapytać go, kto jest faworytem tej imprezy. Wydaje mi się, że około 5 zawodników to zawodnicy, którzy są w stanie dzisiaj zwyciężyć. Wiadomo, że apetyt na zwycięstwo ma cała szesnastka i stawka jest wysoka. Wiadomo, że zwycięzca tego turnieju nie dość, że zostanie mistrzem świata juniorów, ma prawo startu w przyszłorocznym Grand Prix. Także stawka wysoka. Wydaje mi się, że dość duża grupa Polaków ma dużą szansę na zajęcie czołowych lokat. Także zawodnicy, z którymi startowałem rok wcześniej, czyli Scott Nichols z Anglii, Pedersen z Danii. Także wydaje mi się, że zawody będą bardzo ciekawe i emocjonujące do samego końca. Co ciekawe, Rafał Dobrucki wymienia w gronie faworytów Niki Pedersena. Tego, z którym ścigał się w ubiegłym roku w Mszeno i z którym miał problemy. Pedersen dwa razy Rafała Dobruckiego przewrócił. No ale nie wytopywaliśmy tutaj mistrza świata juniorów na żużlu w dzisiejszej imprezie. Może koledzy w parkingu wiedzą więcej o tym, kto będzie mistrzem świata. Niestety nie wiemy na razie, kto będzie mistrzem świata. Wiemy, że tu w parkingu trwają właśnie ostatnie przygotowania do tej wielkiej imprezy. Ja chciałbym, proszę Państwa, zaznaczyć jedną rzecz. W dzisiejszych zawodach zobaczymy na torze przedstawicieli 8 krajów. I co ważne, będą to zawodnicy nie tylko z tych krajów, które tradycyjnie są bardzo silne w tym sporcie, takich jak Polska, takich jak Anglia, takich jak Szwecja, ale również krajów troszeczkę egzotycznych, jeśli chodzi o speed. Węgry czy też Słowenia. To wspaniale, bo jest to najlepsza okazja do promocji żużla w tych krajach. Chociaż myślę, że akurat ci zawodnicy nie będą należeć do grona faworytów. Tomasz, jak myślisz, kto będzie mistrzem? Ja myślę, że Andreas Jonsson powinien rozstrzygnąć to na swoją korzyść. On tutaj świetnie się czuł wczoraj na treningu, był bodajże najszybszym zawodnikiem wczorajszych próbnych galopów treningu. Myślę, że Scott Nichols, bo on ma świetne doświadczenie, już jest objeżdżony w turniejach juniorskich. Myślę, że na pewno groźny będzie Niki Pedersen, dlatego że on jest faworytem Duńczyków, a Duńczycy rok temu zdobyli ten tytuł. No i oczywiście spora grupa Polaków. I myślę, że odosobniony nie jestem w tych swoich marzeniach odnośnie polskiego medalu w dniu dzisiejszym. I Robert Sitnicki ma podobne marzenia. Oczywiście, że mam podobne marzenia. Ja mówiłem, że startuje dzisiaj piątka Polaków. Są to Robert Dados, Robert Kościecha, Damian Baliński, Krzysztof Jabłoński i kto? Oczywiście Bożyszcze, ulubieniec tutejszej publiczności, zawodnik Polonii Piła, Rafał Okoniewski. Cała piątka, wszyscy Polacy to debiutanci, ale to nie znaczy, że nie liczą oni na sukcesy. Że można zdobywać sukcesy, medale, niech świadczą poprzednie występy Polaków. W 1987 roku srebrny medal Piotra Śwista, były to jeszcze Mistrzostwa Europy Juniorów. 2 lata temu mistrzostwo Piotra Protasiewicza i rok temu wicemistrzostwo Rafała Dobruckiego. Posłuchajmy, jak oceniają swoje szanse w dzisiejszych zawodach nasi reprezentanci. Trening to nieprawdziwe zawody. Każdy to wie. Gdyby jednak na jego podstawie oceniać formę żużlowców, to na podium w komplecie stanęliby Polacy. Ich czasy przejazdu jednego okrążenia były wczoraj najlepsze. Oto Rafał Okoniewski, faworyt nie tylko miejscowych kibiców. To on jeździł najlepiej. Szkopuł w tym, że do zawodu wstanie z kontuzją barku. Tym faktem Okoniewski się jednak nie przejmuje. Sprzętowo jestem przygotowany dobrze i na treningu też było dobrze. Myślę, że jutro będzie super. Z ewentualnej porażki Pilanin nie robi tragedii. Choćbym nie wygrał tych zawodów, czy nie stanął na podium, to jeszcze mam ten rok i jeszcze 3 lata. Więc uważam, że tragedii żadnej nie będzie.
Duże szanse na wysokie miejsce daje się Robertowi Dadosowi. Żużlowiec z Grudziądza wygrał półfinał w Terenzano. Jest głównym faworytem byłego mistrza świata Egona Millera. Na treningu Okoniewskiemu nie ustępował. Chcę powalczyć o medal. Niemniej jednak uważam, że miejsce w pierwszej szóstce będzie dla mnie dużym sukcesem. Akurat specjalnie się przygotowywałem. Mamy trzy silniki specjalne przygotowane na ten finał i wybrałem na treningu najlepszy. Po prostu dużo przygotowań było, inwestycji w sprzęt, w nowe sprzęgła, tam, żeby żadnego defektu przypadkowego takiego nie było. Dla wielu to nie Dados i Okoniewski staną na pudle, a utalentowany Krzysztof Jabłoński. O możliwości sprawienia sensacji przez tego zawodnika otwarcie mówiono podczas ostatniego meczu ligowego Triluxu Gniezno z Polonią Piła. To właśnie Jabłoński wygrał w Pile finał eliminacji krajowych indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Na tym torze startuję dość często. Nie miałem nigdy zbytnio problemów. Ani z dopasowaniem się, ani z jazdą. Jest jeszcze czarny koń, Robert Kościecha. Na sesji treningowej w imponującym stylu wygrał kontrolne biegi z rywalami. Sam dość skromnie ocenia swoje szanse. Myślę, że nie miałem zbytnio dużych problemów z tym torem, no ale wszystko rządzi się swoimi prawami. Mistrzostwa świata mogą przyjść trochę nerwy, trema i może różnie być. Jest jeszcze ten piąty, Damian Baliński. On również dobrze czuje się na torze w Pile. W ostatnim meczu swego zespołu Unii Leszno wywalczył tu dużo punktów. Szczęście mają mu przynieść przemalowane włosy. Na pewno mnie zadowoli od pierwszego do piątego miejsca. Jak będzie, to się okaże. Polaków jest pięciu. Wszyscy na podium stanąć nie mogą, ale nie ukrywają, że w potrzebie jeden drugiemu będzie dziś pomagał. Na pewno zaczniemy po pierwszych trzech kolejkach. Jak ktoś będzie miał więcej punktów, będzie jechał między z Polakami, na pewno będziemy sobie pomagali temu, kto będzie miał więcej punktów, a żeby jakiś z Polaków na pewno ustał na podium. Polacy nie ukrywają, że liczą na tor specjalnie przygotowany dla nich. Menedżer naszej reprezentacji, pan Marek Kraskiewicz. Panie Marku, mamy w tym finale pięciu reprezentantów i wobec nich bardzo wysokie wymagania. Tak, jedziemy na własnym torze i jak wskazuje frekwencja publiczności, wszyscy liczą na to, że Polacy tutaj wypadną dobrze. Szczerze powiedziawszy, mam też taką nadzieję. Proszę wszystkich, żeby trzymali za nas kciuki. Czasem ilość nie przechodzi w jakość. Mieliśmy tego przykład niedawno w Debreczynie podczas finału kontynentalnego Mistrzostw Świata Seniorów. Wie pan, to jest sport. Są imprezy lepsze, są imprezy gorsze. Mam nadzieję, że ci zawodnicy, którzy awansowali do finału światowego, są na tyle doświadczonymi już zawodnikami ligowymi naszymi, że potrafią wykorzystać atut własnego toru. Chociaż przeciwników mają wspaniałych. No właśnie, czy nie obawia się pan zawarcia koalicji zawodników zagranicznych, Szwedów, Duńczyków, Anglików przeciwko Polakom, bo i takie sytuacje już zdarzały się. Znaczy może mniej o koalicję tutaj chodzi, a o czysty sport. Jeżeli ktoś będzie od nas lepszy, to złożymy gratulacje. Dziękuję. Mówiłem wcześniej, że nasi reprezentanci w komplecie to debiutanci, ale nie tylko oni są tutaj nowicjuszami, prawie wszyscy, bo 13 zawodników z 16-osobowej stawki to debiutanci. Ci starzy, którzy wcześniej startowali w Mistrzostwach Świata Juniorów, to Duńczyk Pedersen, to także Anglik Nichols i Szwed Jonsson. Oczywiście Polacy stanowią najsilniejszą stawkę, największą stawkę, pięciu zawodników, czterech reprezentantów ma Anglia, dwóch Szwecja i Węgry, po jednym Dania, Kanada i Słowenia, z tym, że Dania to oczywiście Krzysztof Słaboń, który jest Polakiem, jest synem znanego przed laty polskiego żużlowca Roberta Słabonia. Posłuchajmy, jak oceniają swoje szanse tutaj w Pile zawodnicy zagraniczni. Zawodnicy kończyli już przygotowania do treningu, rozgrzewali silniki i sprawdzali ostatnie szczegóły w swoich motocyklach, gdy do parku maszyn dotarli spóźnieni trochę Szwedzi. Mechanicy Andreasa Jonssona i Kenny Olsona szybko zestawili motocykle i po chwili okazało się, że Szwedzi są bardzo szybcy. Zwłaszcza jeżdżący z numerem 1 Andreas Jonsson imponował dobrym startem. Niespełna 18-letni zawodnik dowiódł też, że jego motocykle są bardzo szybkie. I hope it
Wolałbym, żeby tor był trochę bardziej przyczepny. Jest też dość śliski i nierówny, ale w końcu jest taki sam dla wszystkich. Różnych torów jazdy szukali podczas treningu Anglicy. Lee Richardson, numer 4 i Lee Lanham, numer 6. Wszyscy są tu bardzo dobrzy. Szybki jest Szwed, Jonsson. Cała grupa Polaków będzie bardzo groźna. Bardzo trudno będzie tu wygrać. Z tej dwójki lepsze wrażenie sprawiał na treningu Richardson. Po treningu wybrałem już motocykl na ten turniej. To będzie jawa z krótkim skokiem tłoka. Jestem zadowolony z treningu, ale do zwycięstwa w zawodach jeszcze daleko. Musi mi sprzyjać wiele okoliczności i muszę mieć też trochę szczęścia. Chciałbym wygrać, ale czy to możliwe? Okaże się jutro. Kolejna dwójka Anglików to Andre Compton, numer 16 i Scott Nichols, numer 13. Bardziej doświadczony Nichols był szybszy w wyjściu z wirażu, za to Compton lepiej startował spod taśmy. Dwukrotnie byłem szybszy od Scotta w pierwszym łuku, ale zawsze mnie doganiał i wyprzedzał na prostej. Muszę coś z tym zrobić jeszcze przed tymi zawodami. Scott Nichols to brązowy medalista Mistrzostw Świata Juniorów z roku ubiegłego. Byłem zadowolony w ubiegłym roku z brązowego medalu. Walkę o srebrny przegrałem z Rafałem Dobruckim. Z roku na rok staram się być coraz lepszy i tu chciałbym zostać mistrzem. Wiem jednak, że i pozostali finaliści marzą o tym samym i walka o złoty medal będzie bardzo trudna. Wszyscy Polacy będą bardzo groźni. W końcu to ich tor i oni znają go najlepiej. Powalczymy i zobaczymy, kto zostanie mistrzem. Ja bardzo chciałbym stanąć na najwyższym stopniu podium dla zwycięzców. John Louis, menadżer drużyny angielskiej, przed laty wielki zawodnik Wybrzeża Gdańskiej reprezentacji Anglii. John, you're team manager of British team. How do you think, did you expect to, the track to be prepared this way? Are you pretty pleased with that one? It looks a lot better than it did yesterday. It didn't look too good yesterday. The boys all feel good about it, so really at the end of the day now it's just down to them. They've all qualified. They're here to do a job and hopefully maybe we can get one on the rostrum, possibly two. They're all very young boys, you know. So you don't have any special wishes? Yeah, of course, for Lee Richardson, you know. He's the lad I've been helping for 2 years. He's only 18. He was second in the semi-final in Arbensburg. But obviously today is a different day. Hopefully, it's a total new experience for them. But apart from Scott Nichols and Lee Lanham, they've obviously qualified for a final before. But for the young guys, it's a new experience, and they have to learn to cope with the pressure. John Davis twierdzi, że jest wielu młodych zawodników, jego faworytem do zwycięstwa jest Lee Richardson. Twierdzi, że tor jest dzisiaj znacznie lepiej przygotowany niż był w dniu wczorajszym. Myśli, że Lee Lanham i Scott Nichols to zawodnicy, którzy jeszcze mają czas na odnoszenie sukcesów, natomiast takim numerem jeden z Lee Richardson, który świetnie pojechał w półfinałach i oczywiście jego specjalnym życzeniem jest to, aby mieć minimum jednego Anglika na podium. Thanks a lot and hope to see a British guy on the rostrum tonight. Well, it'd be nice if they could win, but I think that's expecting a bit much. We're just going to take what comes and with a bit of luck, maybe they can win, you never know. Dziękujemy bardzo, John Davis. John Davis jest coachem drużyny angielskiej, jest jedną z wielu osobistości, która tu na te mistrzostwa specjalnie przyjechała. Oprócz Johna Davisa widzieliśmy tutaj także Egona Millera, byłego mistrza świata, także Erika Gundersena, także mistrza z Danii. Przyjechali sędziowie. Wiadomo jest, że sędzią głównym zawodów dzisiejszych będzie Szwed Christer Bergström, prezydentem jury Finn Juhani Halme. Przyjechało tutaj także sporo dziennikarzy, ponad 100 z tych liczących się państw, a więc Anglii, Szwecji, Danii. No a wczoraj wieczorem w hotelu Rodło, tutejszym hotelu, odbyła się oficjalna prezentacja, oficjalne otwarcie mistrzostw. Byliśmy tam z kamerą, popatrzmy jak było.
manager and trainer Duńczyków, Erik Gundersen, Sława Żużla. Erik, do we have the same situation as we had last year when Jesper Jensen did that? Well, I hope so. It's a fantastic setting here tonight in Piwa, and it's so good to be here in Poland with so many super fans that you have here in Poland. It's going to be a fantastic world final, I can promise you that. And they're all favorites. I can't say who's going to win. Hopefully, maybe a Danish rider, but I really look forward to this meeting, and it's so nice to see all the super Polish fans here. Nie mogę powiedzieć, kto dzisiaj wygra, ale na pewno będą to fantastyczne zawody, bo tylko w Polsce są takie genialne tłumy na trybunach i naprawdę jestem pełen podziwu dla tego, jak Polacy potrafią świetnie zapełnić trybuny. Być może będzie to Duńczyk, być może ktoś inny, nie wiem, czy Niki Pedersen. To wszystko Erik Gundersen z parkingu na dosłownie moment przed rozpoczęciem zmagań o tytuł Mistrza Świata Juniorów 98. O bankiecie będzie jeszcze okazja powiedzieć. My spotkamy się po przerwie. Proszę Państwa, to idzie w tej chwili na cały świat i już transmisja wystartowała. A więc teraz poślijmy brawami pozdrowienia widzom na całym świecie. Proszę Państwa, Polska Piła 98. Juhani Halme rozpoczyna jako pierwszy. Ja będę trzymał. On the behalf of FIM and in the behalf of the international jury, I like to heartily welcome you all on this very important junior final this year. And also I like to thanks the organizing clubs here in Piwa, what have made a great job to get this meeting. And now is the time for riders to make good show for the spectators. Thank you. Proszę Państwa. Grali swoje wyścigi, a byli to Nichols, Jonsson, Jabłoński i Pedersen. I wspaniała rzecz, a mianowicie Krzysztof Jabłoński, nasz młody zawodnik, ten, który w Mistrzostwach Świata Europy juniorów do lat 19 zajął bodajże 11 miejsce, zdobył tylko 5 punktów, tam wygrał Rafał Okoniewski. Tutaj Jabłoński spisuje się znakomicie. Po raz drugi przejechał linię mety jako pierwszy. Drugi był Jonsson, faworyt Szwedów. Trzeci Scott Nichols, dopiero trzeci Scott Nichols, a czwarty Niki Pedersen. No i w ten sposób można by domniemywać, że Krzysztof Jabłoński wyrasta nam na jednego z faworytów. Z ubolewaniem stwierdzam, że nie mogli Państwo wszystkiego tego zobaczyć, a to z powodu nieoczekiwanej, zupełnie niespodziewanej i bardzo dla Państwa, ale przede wszystkim dla nas, dolegliwej i wstydliwej awarii zasilania naszego wozu transmisyjnego. Gorąco wszystkich kibiców sportu żużlowego, wszystkich widzów wizji, za to przepraszam. Do omówienia wcześniejszych wyścigów wrócę za chwilę, bo oto przed nami ustawiają się już na torze zawodnicy, którzy ruszą do szóstego biegu. W czerwonym kasku pojedzie Sandor Fekete, w niebieskim z numerem 10 Robert Kościecha, z numerem 2 w kasku białym Robert Dados i z numerem 6 w kasku żółtym Lee Lanham. No, nie trzeba dodawać, że nasze oczy skierowane są na Kościechę, drugi tor, kask niebieski, i na Roberta Dadosa. Kościecha wywalczył wcześniej jeden punkt, Dados 2. I ruszyli. I piękne wejście w łuk, dwaj nasi na czele, Dados, za nim Kościecha, atakuje daleko po zewnętrznej. Lanham zrównał się z Kościechą. Który z nich będzie szybszy w drugim łuku? Jednak Lanham, ale jedzie szerzej. Kościecha ma szansę jechać po wewnętrznej. Nie mieści się, nie daje rady. Jest Lanham przed nim, ale w przodzie jest Robert Dados. Dados, aj! Wyjechał na zewnętrzną. To jest Kościecha, przewrócił się. A więc trzech zawodników pozostało na torze. Robert Kościecha już w tym wyścigu nie uczestniczy. Na czele jest Dados, za nim w kasku żółtym Lanham i Fekete w kasku czerwonym. Pechowo pojechał tutaj Kościecha, no ale chyba nie starczyło umiejętności. One były ciut mniejsze niż ambicja tego zawodnika. Pięknie walczył wcześniej z Lanhamem, no ale nie udało się. Na szczęście Robert Dados daleko w przodzie, za nim Lanham, potem Sandor Fekete, który troszkę chwieje się na motocyklu, jakby no, miał większe trudności w pokonywaniu łuku. Ojej, zadrżało mi serce, bo szarpnął mocno motocykl Roberta Dadosa, ale Polak utrzymał się na nim i dojechał jako pierwszy do mety. A więc trzy punkty dla Roberta Dadosa w
szóstym wyścigu. Dwa punkty dla Lee Lanama. Kościecha po upadku punktów nie zdobył, a Fekete ma pierwszy punkt w tych zawodach. Uff. Słyszą Państwo pewnie gromkie 100 lat, 100 lat dla Roberta Dadosa. To rzeczywiście wspaniała sprawa. Wcześniej, w poprzednim i to bardzo trudnym pojedynku, zwycięstwo Krzysztofa Jabłońskiego. Popatrzmy jeszcze raz, jak było to w tym łuku. O właśnie, spróbował po szeroki zaatakować Kościecha, no i przeliczył się chyba ze swoimi możliwościami. A no właśnie, no więc bywa i tak, ale popatrzmy na to, co na wyniki tego biegu. Dados 3 punkty, Lanam 2, Fekete 1, Kościecha po upadku punktów nie zaliczył. Bywa, że przyjeżdża się na pierwszym miejscu, zdobywa się 3 punkty, bywa też i tak jak przed chwilą to stało się udziałem Kościechy, przewraca się na tor. No ale trzeba atakować, trzeba walczyć, przecież to jest jednodniowy finał. To już nie tak jak w Grand Prix, gdzie jest 6 zawodów, jest cała seria, w których można wypaść raz troszkę gorzej, potem trochę lepiej i w sumie zliczać punkty, zdobywać te punkty po to, żeby sięgnąć po najwyższe trofeum. Tutaj o wszystkim decydować będzie ten jeden dzień. 20 wyścigów, no może jakieś wyścigi dodatkowe. Jeszcze mam chwilę czasu, a więc w pierwszym biegu Andreas Jonsson potwierdził swoje kolosalne możliwości. Był pierwszy, wyprzedził Roberta Dadosa. Krzysztof Słaboń miał defekt na trzecim okrążeniu. Lee Richardson dzięki temu defektowi zdobył jeden punkt. W wyścigu drugim przyjechał na metę pierwszy, startujący z pierwszego toru, Krzysztof Jabłoński. Drugi przyjechał Damian Baliński. Było świetnie. Lanam przyjechał trzeci i niestety Rafał Okoniewski, faworyt z publiczności tutaj na torze w Pile, dopiero ostatni. Chyba debiutancka trema trochę go zjadła. Niewygodny był też czwarty tor, z którego startował. W wyścigu trzecim Kościecha zajął trzecie miejsce i zdobył jeden punkt. Szatmári, Węgier, nie uczestniczył w powtórzonym wyścigu, bo wcześniej była kolizja Szatmáriego z Pedersenem. Pedersen wygrał wyścig, drugi przyjechał na metę Ferjan, pięknie walczyli. O pozostałych wyścigach za chwilę, bo mamy teraz oto wyścig siódmy i startują w czerwonym kasku Szatmári, ale zastąpił go zawodnik rezerwowy. Potem Olsson, Baliński i Słaboń. Słaboń na miejscu trzecim, a i nie zmieścił się tam obok jadącego z numerem 17 rezerwowego Nigela Stadlera, Australijczyka, a na czele jest na czele, no, trochę trudno rozpoznać tego zawodnika, zgubił osłonę kasku, ale to jest Damian Baliński i to jest świetna wiadomość. A więc Damian Baliński, za nim rezerwowy Stadler, potem Olsson, no i niestety dopiero na ostatniej pozycji jedzie Krzysztof Słaboń, czy Chris Słaboń, Polak, Kanadyjczyk, rozstrzygnie się to wkrótce. Ma na razie podwójne obywatelstwo, w tych zawodach reprezentuje Kanadę. Pięknie Baliński z dużą przewagą nad Stadlerem, to dość efektowne, ale chyba niepotrzebne. Nie było to na pewno zamierzone przez Damiana Balińskiego, a teraz już tak, z fantazją, ładnie przejechał linię mety na jednym kole. Widać, że czuje się dość pewnie na tym torze i czuł wyraźnie, że nad rywalami ma znaczną przewagę. Mógł sobie na to pozwolić. A więc Baliński 3 punkty za pierwsze miejsce, Słaboń 0 punktów za miejsce czwarte. Stadler, który jechał za Szatmáriego, ma 1 punkt. I wreszcie Kenny Olsson, który zajął drugie miejsce, ma 2 punkty. Popatrzmy na walkę przy starcie i zanalizujmy to.
Wyniki tego biegu. Damian Baliński 3 punkty. To nie był Satmari, tylko Stadler. To w ostatniej chwili nastąpiła ta zmiana. Satmari nie czuje się najlepiej i pewnie lekarz nie dopuścił go do tego wyścigu. Olson na miejscu trzecim i Słaboń 0 punktów, bez punktu w tym wyścigu. A więc jeszcze powinienem Państwu przypomnieć wyniki wyścigu piątego. Andreas Jonsson zajął 2 miejsce. Krzysztof Jabłoński pięknie ruszył ze startu i wygrał ten wyścig. Nicky Pedersen, który trochę rozpychał się we wcześniejszym swoim starcie, tym razem przyjechał ostatni, ba, markował nawet defekt motocykla. Wreszcie Scott Nichols, który przed tym finałem uważany był za jednego z głównych pretendentów do medalu, przyjechał na miejscu trzecim i zdobył tylko 1 punkt. A teraz wyścig 8. W czerwonym kasku z numerem 4 Lee Richardson. Obok niego w kasku niebieskim z numerem 8 Rafał Okoniewski. Okoniewski powinien się zrehabilitować za nieudany start w pierwszym swoim występie. Potem z numerem 12 w białym kasku Ferian i z 16 Compton. I jest! Brawo! To jest właśnie ten, na którego czekaliśmy, że będzie jeździł na czele stawki zawodników. Jest Rafał Okoniewski pierwszy. Teraz szeroko po łuku atakuje go Ferian. Ale przy wyjściu z łuku nadal Polak lepszy. Cóż z tego, kiedy Ferian szeroko po tym następnym wirażu pojechał i przy wyjściu na prostą jest przed Polakiem. A więc Ferian, za nim Okoniewski i znów manewr ataku po szerokim łuku w wykonaniu Richardsona. Jeszcze się ten zamiar nie powiódł. Richardson znów szeroko nabiera większej prędkości. Okoniewski nie może odrobić tego dystansu, który stracił do Mateja Ferriana, do Słoweńca. Czy zbliżył się do Okoniewskiego Richardson? Nie, na szczęście nie. Okoniewski więc jedzie jako drugi, ale zbliża się Richardson. Na szczęście popełnił tutaj błąd przy wyjściu z tego łuku i nadal odległość jest ta sama, ale znowu rozpędzony po dużym łuku, ale teraz zjechał do krawężnika, za to nieco na zewnętrzną wyjechał Okoniewski. Nie udało się Richardsonowi. Okoniewski zajmuje 2 miejsce. Szkoda tylko, że nie wywalczył 3 punktów w tym wyścigu. Matej Ferian, Słoweniec, zwycięzcą tego biegu. Jadący z numerem 12 w białym kasku Słoweniec spisał się tutaj świetnie. Mimo młodego wieku to już zawodnik doświadczony. To mistrz seniorów Słowenii z ubiegłego roku. Zawodnik, który po 3 rundach mistrzostw Słowenii rozegranych w tym roku również prowadzi. Jest lepszy od starszych. Nie wiem, czy na jazdę Okoniewskiego na pewno ma wpływ kontuzja, której niedawno się nabawił. Rafał Okoniewski ma blokadę na prawym obojczyku. Upadł w czasie młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski i troszkę jeszcze to czuje. Ferian pierwszy, 3 punkty, Okoniewski drugi, 2 punkty, Richardson na 3 miejscu, trochę słabo. A Compton na miejscu 4 i bez punktów. Halo, Robert? Jesteśmy po 8 biegu, świetna postawa Okoniewskiego, wcześniej Jabłońskiego. My wrócimy na tor po krótkiej przerwie. Jesteśmy w Pile, gdzie trwają Mistrzostwa Świata Juniorów na żużlu. Za nami 8 wyścigów i przy nas Zenon Plech, była gwiazda speedwaya polskiego. Panie Zenonie, ocena Polaków, czy można się cieszyć, czy można być zadowolonym? No w tej chwili Polacy jadą dobrze, chociaż uważam, że Krzysiu Jabłoński jedzie znakomicie. Ma szansę powalczyć o jak najlepsze miejsce. Trochę spalił się Rafał Okoniewski. No i jest olbrzymia szansa, żeby Polak awansował do Grand Prix. No właśnie, mówiło się, że Krzysztof Jabłoński, w ogóle taka nadzieja była w Gnieźnie, w klubie Jabłońskiego, że on może nawet stanąć na podium, ba, nawet może sięgnąć po złoto. Czy pan też tak uważa? Uważam, że w tej chwili dysponuje naprawdę dobrym motocyklem, dysponuje znakomitymi startami, no i a to jest potrzebne do zwycięstwa w każdym biegu.
Co z Okonieckim? Pierwszy wyścig słaby, ten drugi trochę lepszy. Wydaje mi się, że on odczuwa jeszcze skutki kontuzji, który odniósł na MDMP w Gorzowie i nie jest w pełni sił. Jednak no, chłopak robi wszystko, żeby wypaść jak najlepiej. No i może ta presja, która tkwi na nim, no to po prostu jego paraliżuje. Czy Baliński może tutaj jeszcze coś osiągnąć? No to w ogóle Baliński, Dados, Jabłoński, wszyscy mają szansę, także cieszmy się i na pewno Polak będzie na podium. Chciałbym, żeby był na najwyższym. Kto będzie najgroźniejszym rywalem dla nich? Wydaje mi się, że Nichols, powiedzmy, ci zawodnicy, którzy już są znani w światowych, powiedzmy, rankingach, no i jadą. Na pewno w pierwszym biegu Nichols pokazał znakomitą jazdę na dystansie, że walczy, powiedzmy, z czwartej, z trzeciej pozycji i przeszedł, wygrał bieg. W drugim biegu przyjechał trzeci, ale nie należy go spisywać na straty. A kto pana zawiódł? Na razie jeszcze nikt. Zobaczymy, jak będzie przed nami dziewiąty wyścig. Jeszcze raz przepraszamy za kłopoty. I Michał Bunio. Proszę Państwa, po tej pierwszej fazie turnieju, w której zawodnicy pokazali nam się na to, że po raz, każdy z nich dwa razy, widzimy, że tylko Jabłoński, Krzysztof Jabłoński jest jedynym zawodnikiem, który zgromadził komplet 6 punktów. 5 punktów mają Jonsson, Dados, Baliński i Ferian. 4 punkty ma Nichols, po 3 punkty mają Lanham i Pedersen. No i cóż to oznacza? No, że w najlepszej sytuacji po tych dwóch występach jest rzeczywiście Krzysztof Jabłoński. Jeśli będzie tak dalej jeździć, to nie tylko zdobędzie prawo występu w przyszłym roku w cyklu imprez Grand Prix, zdobędzie także 3000 franków szwajcarskich na nagrodę dla najlepszego zawodnika dzisiejszego finału. No i zdobędzie także ogromną sławę i wielkie uznanie, myślę, nie tylko kibiców w Gnieźnie, ale w całej Polsce. Wierzę także, że Damian Baliński może jeszcze się poprawić. No i teraz będziemy w stanie sprawdzić, czy rzeczywiście dojdzie do tego, o czym mówili i szefowie polskiej reprezentacji, czy polskiej grupy zawodników i sami zawodnicy. Czy oni rzeczywiście są w stanie teraz pomagać sobie nawzajem na torze? Czy pozostali Polacy mogą w jakimś stopniu pomagać, czy to Jabłońskiemu, czy Dadosowi? Balińskiemu także. Wydaje mi się, że jest to wcześniej. Myślę, że po tej kolejce więcej. Przed nami wyścig dziewiąty, w którym nie zobaczymy Polaka. W kasku czerwonym z numerem 6 pojedzie Lee Lanham, w kasku niebieskim z numerem 16 pojedzie Andre Compton, w kasku białym z numerem 1 pojedzie Andras Jonsson i zastąpi Satmariego w kasku żółtym w tym wyścigu jadący z numerem 18 Aleš Dolinar, Słoweniec. Węgier Satmari już w tych zawodach nie wystartuje. Taka jest decyzja lekarza. A więc Lanham, Compton, Jonsson i Dolinar w biegu dziewiątym. To ciekawe, że są takie wyścigi, w których startuje aż 3 Polaków. No a ten akurat dziewiąty odbywa się bez udziału naszego zawodnika. Jest 2 Anglików, jest Szwed i jest Słoweniec. Już grają na wysokich obrotach silniki i ruszyli i piękny start jadącego w białym kasku Jonssona. Jonsson przewraca się, uderza plecami, uderza kręgosłupem o bandę. Pozostali jadą dalej. W czerwonym kasku Lanham prowadzi. Nie, wyścig zatrzymany. Wyścig zatrzymany, decyzja sędziego ze wszechmiar słuszna. Popatrzmy na to raz jeszcze. Zmieniły się trochę warunki na torze. W czasie przerwy było równanie toru, była także na torze polewaczka. Thank you.
Widzimy utykającego Szweda schodzącego z toru, Andreas Jonsson. No cóż, jeden z wielkich faworytów tego turnieju. Wydawało się, że zawodnik, który we wrześniu skończy 19 lat, jest podporą duńskiego klubu Holstebro. To zresztą ciekawy klub, bo tam średnia wieku zawodników wynosi 20 lat. Wygrał rundę kwalifikacyjną do Mistrzostw Świata Juniorów w Avesta w Szwecji. Potem wygrał w półfinale w Abensbergu. Jeździ w szwedzkim klubie Rospigarnie, a w 97 roku, w ubiegłym roku, w Mistrzostwach Świata Juniorów zajął siódme miejsce. Szwed, co zresztą mogliśmy widzieć, został z tego wyścigu wykluczony przez sędziego za spowodowanie zatrzymania wyścigu. A więc wykluczony Szwed, za chwilę dojdzie do powtórzonego wyścigu dziewiątego, ale już w zmniejszanym o jednego zawodnika składzie. Lekarz musi dokładnie zbadać zawodnika po każdym upadku. Potem oficjalną drogą następuje przekazanie informacji do sędziego zawodów, czy żużlowiec będzie mógł startować dalej w zawodach. No, ucierpiała ta lewa noga Jonssona. Grymas bólu na twarzy. Zobaczymy, zobaczymy. Nie tylko on jest zresztą kontuzjowany. O Rafale Okoniewskim już Państwu mieliśmy okazję powiedzieć. Rozbity bark w czasie zawodów w Gorzowie. Ciągle jeszcze to czuje Okoniewski. Okazuje się, że kłopoty z lewą ręką ma także Chris Swaboy. Ma podobno pękniętą kość śródręcza, a mimo to startuje i radzi sobie nad podziw dobrze, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, że ta kontuzjowana lewa ręka no, nie spisuje się najlepiej, a to jest ręka, którą operuje się sprzęgłem, a wiadomo, że to bardzo czułe urządzenie i od precyzyjnego operowania sprzęgłem wiele zależy, w czasie startu zwłaszcza. Powtórzony wyścig dziewiąty, ruszają zawodnicy bez Jonssona i w kasku czerwonym na czele już jest Lanham, za nim w niebieskim kasku Compton i szeroko w żółtym kasku tuż przy ogrodzeniu jadący Dolinar. A więc Lanham, Compton i Dolinar. Dolinar niewątpliwie prezentuje się tutaj najsłabiej. Nie wiem, czy nie odkręca manetki gazu w pełni, czy też po prostu ma tak wolny motocykl. Lanham i Compton wyraźnie w przodzie. Chyba już wszystko jest w tym wyścigu ustalone, bo tak odległość między prowadzącym a jadącym na drugim miejscu Anglikiem wynosi około 12-15 może metrów, a Dolinar o dobre 30-40 metrów jeszcze dalej z tyłu. Właściwie już nie walczą między sobą, chcą tylko dojechać do mety. Lanham przed Comptonem, to dość korzystna dla nich sytuacja. Lanham zainkasuje 3 punkty, Compton 2, a Dolinar 1. Lanham 3 punkty za zwycięstwo w tym wyścigu. Compton 2 i Stadler, przepraszam, i Dolinar 1. A więc wyścig 9. No, nie tylko dlatego, że nie jechali w nim Polacy, ale także dlatego, że po prostu niewiele się w nim działo. Przeszedł właściwie bez historii. Tak, wygrał stad Lanham i cóż, no nie oddał zwycięstwa już do końca, jakby bieg bez historii. Stawka mocno się rozciągnęła. Było troszkę walki jeszcze w pierwszym łuku pomiędzy Comptonem i Dolinarem.
ale potem już wszystko się wyjaśniło. A przy naszym stanowisku sprawozdawczym na parkingu jest rozmówca i niech to będzie dla Państwa na razie niespodzianką. Wyniki 9 biegu. Lanham, Compton, Dolinar, Johnson po upadku nie uczestniczył w tym wyścigu. Halo, parking. Moim rozmówcą jest jeden z liderów aktualnie polskiej ekipy, Damian Waliński. Damian, ja mam dwa starty, ja z nim rozmawiam, 5 punktów, to chyba dobry prognostyk na dalszą część zawodu. No, na razie po dwóch startach jest, można powiedzieć, bardzo dobrze i chciałbym, żeby trzy następne wyścigi zakończyły się moim zwycięstwem. No, na pewno będę starał się, żeby tak było i myślę, że mi się to uda. Jeżeli by tak było, to byłoby bardzo super. Dziękujemy. Za chwilę start do biegu 10. W kasku czerwonym pojedzie Matej Ferjan. I to powinien być bardzo ciekawy wyścig, bo obok Ferjana w kasku niebieskim ustawił się przy taśmie Krzysztof Jabłoński. Potem w białym kasku pojedzie Kenny Olson i w kasku żółtym z numerem 2 Robert Dados. A więc dwaj Polacy, Jabłoński i Dados, przeciwko Ferjanowi i Olsonowi. Węgier i Szwed przeciwnikami naszych zawodników. Niebieski kask Jabłońskiego. Kask żółty Dadosa. Nieco za blisko ustawili się na trzecim i czwartym torze polu startowym Olson i Dados. Olson musi szukać sobie nowego miejsca, nowego ustawienia motocykla. Tak, tak jest bezpiecznie. A więc Ferjan, Jabłoński, Olson i Dados. Jak teraz pisze się Jabłoński, a i nieco spóźnił start. Za to znakomicie Dados. Dados pierwszy, Jabłoński teraz wychodzi na drugie miejsce. Dopiero na trzecim jest Ferjan. Zobaczymy, jak pojedzie Słoweniec w tym wyścigu. Tak jak poprzednio, szeroko, na mniej więcej środkiem toru. I Dados przed Jabłońskim. Jabłoński atakuje po zewnętrznej. Jeszcze tym razem się nie udało. Jeszcze Dados jest w przodzie, ale Jabłoński tuż za nim. Daleko, około 20-20 metrów za dwójką Polaków jedzie Ferjan. Teraz się trochę zbliżył. Ostatni w tym wyścigu w białym kasku Olson właściwie się nie liczy. Pierwszy Dados, drugi Jabłoński. Ferjan środkiem toru, ciągle tak samo, próbuje nabrać jak największej prędkości, ale nie zbliża się do dwójki Polaków. Chyba już tutaj się nic nie zmieni. Atakuje jeszcze Jabłoński, no ale czyżby Jabłoński miał stracić i to na rzecz innego Polaka, na rzecz Dadosa pierwszy punkt w tym wyścigu? Tak, tak. Pierwszy minął linię Robert Dados, za nim Krzysztof Jabłoński. Potem na trzecim miejscu przyjechał Olson. I Ferjan, przepraszam. Na trzecim miejscu przyjechał Ferjan i Olson ostatni. I popatrzmy na powtórkę tego wyścigu, jak przebiegał start. Tak, bardzo dobrze wystartował z czwartego toru Robert Dados, który założył się na dwójkę zawodników, którzy równie nieźle wyszli ze startu, na Krzysia Jabłońskiego i na Ferjana. Bardzo ładnie pojął Robert tutaj, bardzo szybkie wyjście. Podążył za nim Krzysiu Jabłoński i zostali za dwójką Polaków Ferjan i Olson. I punktacja. Dados, Jabłoński, Ferjan i Olson. I wywiad z parkingu, proszę. Reprezentant Anglii, Lee Lanham, 6 punktów w tej chwili po 3 startach. Lee, 2 races in Prospect. Well, what has happened? Are you really pretty satisfied with what you've done since now? Yeah, I weren't too happy with the first one, but the last two have been a lot better. We've changed a few things to the bike and hopefully we can have a strong end of the meeting. Lee Lanham mówi, że jeszcze jest szansa, w tej chwili 6 punktów na odrobienie. Miał pewne problemy, łańcuch mu pękł w jednym z wyścigów, ale jest dobre myśli, jeśli chodzi o awans na podium. You see for Rostrum any chances for you tonight? Yeah, well, I mean, Rostrum's, you know, what we're all after, so... You know, hopefully if I can get a couple of good rides in my last two, then you know maybe I'll be there. Być może będzie podium dla Lee Lanhama. Tyle z parkingu.
zobaczymy. Na razie przed nami wyścig 11. W czerwonym kasku z numerem 8 Rafał Okoniewski. Obok niego ustawi się Nicky Pedersen w kasku niebieskim z numerem 9 na plastronie. W kasku białym na trzecim polu startowym jest Krzysztof Słaboń. I w kasku żółtym z numerem 14 Sandor Fekete. A więc pojedynek Okoniewskiego, Pedersena i Słabonia. Okoniewski słabiej ze startu, Pedersen znakomicie, ale teraz świetnie po wewnętrznej wszedł Rafał Okoniewski. Który z nich wyjdzie jako pierwszy z tej prostej? Okoniewski, wspaniale! Tylko teraz udaje mu się przytrzymać krawężnik. Nicky Pedersen wciska się po wewnętrznej. Rewelacyjnie pojechał tutaj Okoniewski. Wspaniale! Pięknie! Ale to jeszcze nie koniec całej zabawy. Aj, proszę Państwa, mój błąd. Okoniewski jedzie w czerwonym kasku, a to Nicky Pedersen jest w kasku niebieskim. Stokrotnie przepraszam. Bardzo chciałem, żeby Polak ten wyścig wygrał. A to jednak Pedersen jest na miejscu pierwszym. Za nim podąża Okoniewski, potem w białym kasku Słaboń, a na końcu Fekete. A teraz Słaboń zbliżył się do Okoniewskiego i próbuje go atakować. Okoniewski na miejscu drugim, w czerwonym kasku. Jeszcze raz wszystkich kibiców serdecznie przepraszam. Pedersen niezagrożony daleko w przodzie. Za nim Okoniewski, potem Słaboń i tak kończy się ten wyścig. Jako ostatni przejechał linię mety w żółtym kasku Fekete. Oj, bardzo chciałem, żeby Okoniewski ten wyścig wygrał. No i stąd takie najpierw wielkie emocje, a potem okazało się to wielką pomyłką. To był typowy Nicky Pedersen. Tak, pojechał bardzo dobrze. Chociaż Rafał wygrał zdecydowanie start. Nicky wszedł mocno w krawężnik, jadąc prawie na pograniczu faulu, gdzie prawie przekroczył tu Nikołem białą linię, co spowodowałoby jego wykluczenie. No jednak z wyjścia okazał się dużo szybszy. Wyniki tego wyścigu: Pedersen, Okoniewski, Słaboń i Fekete. A widzę, że w parkingu jest Andreas Jonsson kontuzjowany. Wszystko wskazuje na to, że już więcej w tych zawodach nie pojedzie. Andreas Jonsson już nie pojedzie w dniu dzisiejszym. Wielka strata. Andreas, will you be racing tonight anymore? No, I have a problem, broke some bone in the foot, so I can't. A więc Andreas Jonsson dzisiaj złamał kość, jedną ze swoich kości w stopie i to jest główna przyczyna, dla którego nie pojedzie. Do you feel a bit regret for this one because you can't win for the world title? What? Do you feel a little bit unhappy because you can't fight for the world title? Yeah. A więc czuje się bardzo niepewnie i jest mu bardzo smutno, że nie może jeździć w tym roku i już szanse jego prysnęły jak medalna bańka. Tyle Andreas Jonsson z parkingu. No bardzo to przykre, że świetny Szwed został wyeliminowany z walki, dalszej walki przez kontuzję, ale to twardy sport, no a Jonsson właściwie sam wykluczył się z walki, upadając w pierwszym wirażu zaraz po starcie do wyścigu 9. Przed nami wyścig 12. I to znów bardzo ważny wyścig, szczególnie dla Damiana Balińskiego. Oto bowiem pojedzie w kasku czerwonym Scott Nichols, w kasku niebieskim Lee Richardson, w kasku białym Robert Kościecha i w żółtym Damian Baliński. To jest bieg, który kończy trzecią serię startów wszystkich zawodników. No i dla Damiana Balińskiego bardzo ważny start. Baliński w żółtym kasku, nie najlepiej chyba ten start mu wyszedł. Teraz ma jednak szansę, powinien wcześniej był zjeżdżać do wewnętrznej, do krawężnika. Baliński dał się ograć, jak się to mówi. Został ostatni, ale teraz przewraca się Kościecha. Znów za odważnie chyba pojechał Kościecha. Zdeterminowany wsiada na motocykl. Złapał się za głowę Rafał Dobrucki podczas powtórzonej tej sytuacji na torze. Chyba będziemy mogli Państwu wyjaśnić dlaczego. A teraz walczący wspaniale Damian Baliński zbliża się do jadącego w czerwonym kasku Scotta Nicholsa. No i zobaczymy, czy uda mu się przynajmniej jednego zawodnika pokonać. Znów szeroko wjechał Baliński. Teraz zjechał bliżej do krawężnika przy wyjściu z łuku. Czy na tym cokolwiek zyskał? Tak, jest coraz bliżej. I teraz wspaniale atakuje po zewnętrznej.
Nie, nie udało się. Podciągnął na zewnętrzną z kolei Scott Nichols. On wyczuł, że Baliński jest tuż, tuż. I znów mądre, mądre zagranie Balińskiego. Do środka łuku jechał szeroko, potem zjechał do krawężnika. No, ale, ale już było za późno. A więc tylko jeden punkt Balińskiego, tylko jeden punkt Balińskiego, a szkoda. Zwycięzcą tego wyścigu jest Lee Richardson, na drugim miejscu przyjechał Scott Nichols. A teraz sytuacja kościelna. Przewrócił się, wstał i pojechał dalej. Tak, rzeczywiście. No, mówiliśmy niedawno o pomocy. Damian Baliński na trzeciej pozycji. Robert Kościoła przewrócił się, od razu wstał, nie zorientował się w sytuacji, ale to już sprawa między tymi dwoma zawodnikami. No, Damian Baliński strasznie przegrał start, zupełnie nieudany. Chociaż czwartego pola nie jest to pole zbyt szczęśliwe, jednak nie udało mu się wyprzedzić Scotta Nicholsa. Scott Nichols to ubiegłoroczny brązowy medalista Mistrzostw Świata, a teraz wyniki tego biegu. Richardson, drugi Nichols, trzeci Baliński, Kościecha ukończył wyścig, ale punktów oczywiście nie zdobył. Szef naszej reprezentacji juniorskiej, pan Marek Kraskiewicz. Bardzo proszę. Oglądamy z wydarzeniem reprezentacji Markiem Kraskiewiczem wyścigi tutaj w parkingu. Panie Marku, trzy serie za nami. Jak można ocenić te zawody już? Wyłoniła nam się czołówka. Tak, jest kilku zawodników, którzy mają dużo punktów. No, przede wszystkim są bardzo dramatyczne te zawody. Upadek Andreasa Jonsona wyeliminował go do końca zawodów. No i to z jednej strony daje szansę pozostałym zawodnikom, ale to strasznie szkoda, że tak dobry zawodnik nie uczestniczył w tej imprezie. Pan protestował tutaj przeciwko decyzji sędziego, notabene ze Szwecji. Uważał pan, że w powtórce dziennie nie powinien zawodnik szwedzki Jonsson być wykluczony? Bo my chcemy z nim wygrywać, ale w sportowej walce. To jest żadna satysfakcja, jeżeli zawodnik jest niesprawiedliwie wykluczany. To jest pierwszy łuk, tym bardziej, że oni się strzepili tam zaraz po starcie i uważam, że powinni po prostu wszyscy czterej mieć szansę, żeby te zawody dokończyć. Tutaj w 12 wyścigu była taka sytuacja, że jadący na czwartym miejscu Robert Kościecha przewrócił się. Trzeci jechał Damian Baliński, więc sytuacja była niekorzystna. Kibice liczyli, że może Kościecha taktycznie będzie leżał na torze i zmusi tym samym sędziego do przerwania wyścigu. Może w powtórce Balińskiemu powiodłoby się lepiej. Jednak zawodnik Apatora wstał i pojechał dalej. Jak pan to skomentuje? Po prostu to jest to, o czym rozmawialiśmy chwilę wcześniej. Te zawody powinny być rozgrywane fair. Dziękuję bardzo. Finału indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów na żużlu mamy już za sobą. W pile na razie Polacy na czele. Dados ma 8 punktów, Krzysztof Jabłoński również 8, a potem z 6 punktami, ho, ho, wielka liczba zawodników. Lanam, Baliński, Pedersen i Ferjan. I jeszcze Nichols. Potem Jonsson ma 5 punktów, ale wiadomo, że już w tym finale jeździć nie będzie. A więc bardzo dobrze spisują się Polacy. A co powie o swojej sytuacji Scott Nichols? Scott Nichols, wielka gwiazda angielskiego żużla, jeżdżący na co dzień w Ipswich. Scott, are you pretty satisfied with what you've done since now? Because it's a little bit disappointed now. You get only 6 points after your first quite nice opening race. Yeah, I'd obviously love to hit 9 points by now, but you know, it's very hard. The poles are going very good on their home track, and you know, everyone's going good. You know, it's a hard final, and you know, I wish I could be doing better at the moment, but I'll still keep plugging away and just do the best I can. I've got 2 rides left and I'll just go and do the best in those. Bardzo ciężko jest jeździć w dniu dzisiejszym w Polsce, to gdzie tutaj jest wymaganie maksymalne i wiadomo, stawka jest duża, awans do Grand Prix. Scott Nichols jest w dobrej myśli i ma nadzieję, że 2 wyścigi, jakie mu jeszcze pozostały w tej chwili, otworzą mu szansę do Grand Prix. Are you looking pretty fine for a Grand Prix promotion? Sorry? Are you looking pretty nice for the Grand Prix promotion? You know, at the moment I'm just really want to concentrate on winning the title. You know, it's possibly slipping away, but I'm going to do my best not to let that happen. GP would just be something that I'd have to accept at the end of it. A więc będzie to coś najlepszego i ma szansę na awans do Grand Prix. Chce zrobić coś, co będzie zapamiętane przez kibiców angielskich. To tyle, Scott Nichols.
Wierzymy, wierzymy. Każdy z nich, każdy z tej szesnastki chce zakwalifikować się do Grand Prix. Scott Nichols po raz trzeci startuje w Mistrzostwach Świata Juniorów. W 96 roku jeździł z kontuzją nogi, zajął czwarte miejsce. W 97 po barażu z naszym dzisiejszym współkomentatorem, z Rafałem Dobruckim, o srebro przegrał i zdobył medal brązowy. Przed nami wyścig 13. W czerwonym kasku Baliński, w kasku niebieskim Ferjan, w kasku białym Fekete i w kasku żółtym jadący za Jonsona Stadlen. Australijczyk. Co ciekawe, Australijczyków, Amerykanów nie ma w tym finale. Sadler jest tylko rezerwowym. Baliński, Ferjan, Fekete i Sadler. Baliński, kask czerwony. Obok niego Ferjan. Baliński będzie pierwszy w pierwszym łuku. Tak, dobrze pojechał Sadler po zewnętrznej. Przedziera się tam i będzie bardzo ciasno, ale Ferjan bardzo ładnie walczy. Jest już w następnym łuku i teraz czy da się zamknąć Baliński? Tak, niestety dał się, dał się. Ferjan pojechał po zewnętrznej. Baliński próbował chyba pojechać jego torem. Za daleko odjechał do krawężnika i Baliński jest na miejscu drugim. Ferjan prowadzi. Ferjan, Baliński, potem w białym kasku jedzie Fekete i na końcu Sadler. Baliński teraz ciaśniej przy krawężniku wyszedł z tego łuku. W tym łuku także próbuje naśladować Ferjana, który jedzie środkiem toru, tak by wybrać optymalny, najszybszy tor jazdy. Ferjan jest bardzo szybki, oddala się Balińskiemu. Ferjan, Baliński drugi, defekt? Nie! Wydawało się, że przez chwilę jakby zwolnił motocykl, a jednak znowu, nie, mijają go najpierw jeden, potem drugi. Co się dzieje? Co się dzieje z motocyklem Balińskiego? No już wszyscy wiemy. Ta maszyna nie jechała tak, jak należałoby się spodziewać już wcześniej. No i Ferjan pierwszy, a kto jest drugi? Trudno mi naprawdę stwierdził. Baliński, widzą to państwo, no nie chce się oglądać po prostu takich obrazków. Tu zwycięzca Matej Ferjan, a Baliński pewnie zapłakany. Wspaniale ruszył, pięknie walczył, wyprzedził go wprawdzie Ferjan, no ale można było mieć nadzieję, że póki ta maszyna grała na wysokich obrotach tak, jak powinna, to Baliński walczył. Cóż z tego, kiedy słabł ten silnik, słabł, a potem wreszcie wydał z siebie ostatnie tchnienie. No i koniec marzeń o końcowym sukcesie. Damian Baliński. Wspaniale dotychczas się spisywał, no ale strata tych dwóch, wydawałoby się, pewnych punktów może być już nie do odrobienia. Tak, wydaje mi się, że Damian pogrzebał swoje szanse na no nawet medalową pozycję. No jak widzimy, ze startu pojechał całkiem dobrze. Nieźle też Matej Ferjan, trochę w dziwnym stylu, ale efektywnie. Damian pojechał, wydaje mi się, troszeczkę za wąsko, obawiając się, że wejdzie mu ktoś w krawężnik. Matej Ferjan jechał dość szeroko, nabierał prędkości i to w konsekwencji dało mu prowadzenie w wejściu w drugi łuk. Damianowi Balińskiemu ten motocykl nie ciągnął już od dłuższego czasu, już gdzieś na drugim okrążeniu zauważyliśmy, że ten motocykl słabnie. Damian już nie nabierał prędkości, no i Matej Ferjan, którego oglądamy, spokojnie dowiózł 3 punkty i dołącza jakby do czołówki, która walczyć będzie o medalowe pozycje. No szkoda Damiana, mógł troszeczkę lepiej pojechać. Punktacja tego wyścigu. Ferjan pierwszy 3 punkty, Fekete 2 punkty, Sadler 1 punkt, Baliński bez punktów. No i powiedzieć trzeba niestety. Widzieliśmy tego sympatycznego zawodnika dzisiaj od rana. Pracowicie, pieczołowicie, pieścił niemalże poszczególne części silnika swojego motocykla. No przesadziłbym, jeśli bym powiedział, że rozkręcał to na czynniki pierwsze. Nie, ale bardzo dokładnie sprawdzał tarczę sprzęgłową. Wspomagający go mechanik skrupulatnie smarował linki motocykla, żeby to wszystko grało jak najlepiej, żeby nie było żadnych oporów. No i niestety. Ale z drugiej strony mówiło się o tym, że motocykle Damiana Balińskiego no, może ustępują nieco tym maszynom, których dosiadają inni zawodnicy. Szczególnie zazdrość innych żużlowców budziły ramy motocykli Jonsona. On jeździ na zupełnie innych ramach,
kwestiach, no, kwestią gustu, ale przede wszystkim pieniędzy jest to, jaki sprzęt się wybiera. Rama Johnsona, motocykla Johnsona kosztuje mniej więcej dwa razy tyle i jeszcze trochę od normalnej, standardowej ramy. Tak mi powiedziano. To jest koszt rzędu 15 000 zł. Te normalne ramy kosztują około 6 000 zł. No dobrze, przed nami wyścig 14 i tu będzie ciekawie, bo jedzie dwóch Polaków. W czerwonym kasku pojedzie Dados, obok niego będzie w kasku niebieskim z numerem 13 na plastronie Scott Nichols. W białym kasku zobaczymy Rafała Okojewskiego i w kasku żółtym z numerem 18 Aleś Dolinar nam się pojawił. A więc znów bardzo ważny bieg dla Polaków, szczególnie dla Roberta Dadosa, ale przecież Rafał Okoniewski także nie rezygnuje o wywalczenie jak najwyższej pozycji. No a Nichols niezbyt dobrze mu się powiodło. Myślał pewnie, że będzie miał więcej punktów w tej fazie zawodów. No ale jeszcze wszystko jest możliwe. Jeszcze zawodnicy mają sporo wyścigów przed sobą. Dados, Nichols, Okoniewski i Sattler, Dolinar. Ruszyli. Dados pierwszy, za nim jednak jest Nichols, potem w białym kasku Okoniewski. No Okoniewski szeroko, środkiem toru niemalże. Dados oddala się, wspaniale jedzie, bardzo szybko, dobrze, ale teraz trochę za mocno złamał maszynę. Lepsze wyjście z tego, potem jednak bardzo szybkie wyjście z tego łuku. Nichols na drugim miejscu, Okoniewski czy zbliży się do Anglika? Chyba jednak nie. Ciągle ta sama odległość, to jest odległość kilku metrów. Teraz jednak bliżej jest Okoniewski, jak będzie po wyjściu z łuku. Ciągle chyba ta sama odległość. To jest odległość do 5, może 6 długości motocykla. Teraz Okoniewski dość szeroko. Czy zyskał na tym, czy stracił? Chyba jednak stracił. Wydawało się, że będzie szybkie wyjście z wirażu, co pozwoli zbliżyć się Okoniewskiemu do Anglika, ale jednak nie. W przodzie niezagrożony Robert Dados. Ładnie prowadzi motocykl przy krawężniku i Dados wygrywa. 3 punkty dla Dadosa, tylko 2 dla Nicholsa, 1 punkt dla Rafała Okoniewskiego i bez punktów Aleś Dolinar. Cieszy się Robert Dados i bardzo dobrze. Cieszymy się także i my. Znowu zwycięstwo Polaka i kto wie, no jeśli Rafał Okoniewski, który, to podkreślimy, ma nadal problemy z tym obolałym obojczykiem, nie spisze się tutaj na miarę swoich możliwości i oczekiwań kibiców, to w końcu jeszcze bardzo młody zawodnik. On ma jeszcze czas zdobywać tytuły Mistrza Świata Juniorów. Na razie wygrał Mistrzostwo Europy Juniorów do lat 18. A Robert Dados, którego widzimy właśnie w powtórzonym starcie, wspaniale pojechał od pierwszych metrów tego wyścigu. Tak, rzeczywiście. No, nie przeszkadzał mu, trzeba to powiedzieć. Rafał Okoniewski, który wygrał start, nie zamykał Roberta Dadosa, pozwolił mu jechać. Być może jest to ta właśnie ta pomoc i okazała się ona bardzo, bardzo przydatna. Robert zdobył komplet punktów w tym biegu i jest chyba w tej chwili samotnym liderem. Zobaczymy, czy uda mu się utrzymać ten dystans do końca. Dados 3 punkty, Nichols 2 punkty, Okoniewski punkt 1 w tym wyścigu, Dolinar bez punktów, a naszym kolejnym rozmówcą będzie Matej Ferjan. No właśnie, Matej Ferjan urósł do roli czarnego konia tego turnieju. Chyba nikt się nie spodziewał, że tak ładnie się zaprezentuje. To zawodnik mało znany w Polsce. Spróbujemy zapytać go o największe osiągnięcia do tej pory. Matej, twój największy успех. Lahko rečem, da v lanski sezoni sem bil državni prvak v Sloveniji, v parih in pa v ekipah. To se pravi, moj klub je bil najboljši v Sloveniji. Od letošnje sezone sem se pa vrstil v oba finale, junior finale in senior finale. Tako na senior finalu sem dosegal v Debrecenu 12. mesto. Juniorsko finale bomo pa videli, danes še eno vožnjo imam. Zaenkrat imam po 4 vožnjah 9 pik, tako da vse še odloča zadnja vožnja. Matej, być może Państwo częściowo zrozumieli, powiedział, że największe jego sukcesy to w roku ubiegłym 3-krotne mistrzostwo jego kraju w parach drużynowo oraz indywidualnie, natomiast w tym roku największe sukcesy to awans do finału kontynentalnego seniorów w Debrecinie. No i teraz w Pile ma 9 punktów. Co będzie dalej? Zobaczymy. Teraz z parkingu.
W Debreczynie, muszę to dodać, Matej Ferjan zajął 12 miejsce, no ale to i tak bardzo dobry wynik wśród startujących tam zawodników. Był lepszy między innymi od naszych Romana Jankowskiego, od Bajerskiego, pokonał Toda Wiltshire'a i André Majdę, Włocha. A więc to są już liczące się sukcesy młodego Słoweńca. Proszę Państwa, za chwilę wyścig 15, w którym pojadą Compton, Słaboń, Kościecha i Jabłoński. No i teraz myślę, będzie to pewien rodzaj testu dla dojrzałości taktycznej polskiej ekipy. Wiadomo, że wielkiej roli w tych zawodach nie odniesie już Robert Kościecha. Krzysztof Słaboń, no właśnie, nie wiadomo jak o nim tu myśleć. Startuje w tych zawodach jako Kanadyjczyk, ale mówi znakomicie po polsku. Jego ojciec przez wiele lat jeździł w polskiej lidze, był świetnym zawodnikiem. Potem dopiero przeniósł się do Kanady za ocean. Tam urodził się Chris Słaboń. No i Krzysztof ma zamiar jeździć wkrótce z polską licencją. Najprawdopodobniej do tego dojdzie. No ale zobaczymy, czy będzie rzeczywiście stawiał opór Jabłońskiemu. No a przede wszystkim jak sam Jabłoński pojedzie. Oto skład zawodników. W czerwonym kasku Compton, potem w niebieskim Słaboń, w białym Kościecha i Jabłoński. Jabłoński tym razem dobrze wystartował. Dobrze wystartował, ale czy uda mu się wyjechać z tego łuku jako pierwszy? Na nic jednak. Nichols, nie, przepraszam, to jest Słaboń właśnie. Słaboń jedzie jako pierwszy. Teraz Jabłoński atakuje po zewnętrznej. Zbliżył się do Słabonia. Jeszcze jeden atak po zewnętrznej. Słaboń wyjeżdża, próbuje go nieco blokować, ale w sumie dość no, łatwo, że tak powiem, oddał to pierwsze miejsce. Jabłoński na czele i to nas bardzo cieszy. Słaboń jest za nim. Potem w białym kasku Kościecha i ostatni jedzie André Compton. No, zgoła nieoczekiwany. Compton, który powiedział mi przed tymi zawodami, że na remonty swojego sprzętu, na zakup motocykli i silników wydał aż 18 tysięcy funtów, no to ja nie widzę tych pieniędzy, które on w to włożył. Jedzie daleko za rywalami, a my cieszmy się ze zwycięstwa Krzysztofa Jabłońskiego. Brawo, drugi Słaboń, na trzecim miejscu przyjeżdża Kościecha. No więc potoczyło się to zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Przecież obok Roberta Dadosa to właśnie Krzysztof, to właśnie Dados. To właśnie Jabłoński, przepraszam. Obok Dadosa to właśnie Jabłoński ma największą szansę na no, wywalczenie czołowych lokat. I znów rozgrywają się na trybunach gromkie 100 lat. Tym razem dla Krzysztofa Jabłońskiego, a my możemy raz jeszcze popatrzeć na powtórkę startu do tego wyścigu. Tak, Krzysztof Jabłoński no, przegrał ten start dość zdecydowanie. Ale ładnie pasował się w szeroki łuk, pojechał po tym dobrze odsypanym, dość przyczepnym, pod przyczepnej części toru i efekt był taki, żeby przedził no, po dość krótkiej, może i łatwej walce Chrisa Słabonia. No i wyrasta na jednego z faworytów tej imprezy. No i wypada nam się tylko cieszyć z tego powodu. Jest Dados, jest Krzysztof Jabłoński. Oto wyniki tego biegu. Jabłoński pierwszy, 3 punkty, Słaboń 2 punkty, Kościecha 1 punkt i Compton 0 punktów. Krzysztof Jabłoński startował w Mistrzostwach Europy Juniorów do lat 19. Mówiłem już, zajął tam dość odległe miejsce, bodaj 12. Zdobył tylko 5 punktów. To były te same zawody, w których Rafał Okoniewski zwyciężył. No i jeśli do tego dodać, że dzisiejsza impreza, dzisiejszy finał indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów na żużlu odbywa się w Pile, a więc na jako rodzinnym torze, czy na znanym doskonale torze Rafałowi Okoniewskiemu, to właściwie wniosek jest jeden. Ta kontuzja barku przeszkadza mu na tyle, że nie jest w stanie dzisiaj pokazać pełni swoich możliwości. Ale mówiłem już, Rafał Okoniewski ma jeszcze sporo czasu przed sobą, jeszcze będzie mógł w Mistrzostwach Świata Juniorów startować. Z numerem 15 na czwartym polu startowym Kenny Olson,
ale po kolei. Nicky Pedersen, czerwony kask, kask niebieski Lee Lanham, kask biały Richardson i Olson w kasku żółtym. A więc 16 wyścig, wyścig bez udziału Polaka. Podobnie wyścig było w biegu 9. No i ten 9. bieg nie zapadł nam w pamięci, nie tylko dlatego, że Polaka nie było, ale po prostu nic się wielkiego w tym nie działo. Ale zobaczymy. Pedersen, Lanham. Pedersen wyraźnie najszybszy w pierwszym łuku. Potem piękna walka pomiędzy Lanhamem i Richardsonem. Lanham wychodzi z tej walki zwycięsko. Zbliża się do prowadzącego Nicky Pedersona. Nie, to tylko takie złudzenie. Teraz jednak dobrze zaatakował po zewnętrznej. Niewiele brakowało, a straciłby na rzecz Richardsona swoją drugą lokatę. Ale Lanham nie rezygnuje. Troszkę chyba błąd. Za daleko pojechał po szerokim łuku, za daleko od krawężnika, ale kto wie, może ta właśnie metoda, ten tor jazdy pozwoli Anglikowi zbliżyć się do Duńczyka. Nicky Pedersen jednak pierwszy. Jedzie ciasno, tuż przy krawężniku. Teraz wyjechał daleko na zewnętrzną, tuż pod ogrodzenie i jeszcze jeden atak Lanhama. Czy się uda? Wydawało się, że minimalnie zachwiał się, zwolnił nieco Pedersen i jeszcze ostatnia szansa przed Lanhamem. Szeroko, odważnie wjechał w łuk. Nie zdąży teraz, już go nieco na zewnętrzną Pedersen i Lanham, chociaż był tuż, on niespełna o długość motocykla za Duńczykiem, to jednak nie dał rady go wyprzedzić. Radość Lanhama, a może kolosalne nerwy i to spowodowało, że wykonuje rundę honorową. Natomiast spokojnie Nicky Pedersen zjechał do boksu. Popatrzmy na start i zanalizujmy tę sytuację. Tak, start wygrał Nicky Pedersen. Lee Lanham w tej chwili jest na trzeciej pozycji. Ładnie przedarł się na drugą i cały czas nękał atakami Nicky Pedersena, który jechał dość rozważnie, nie popełniał błędów, nie jechał może najbardziej optymalnym torem jazdy, ale jechał dość szybko przy tym krawężniku i to mu dało w konsekwencji sukces w tym wyścigu. Pedersen ma opinię jeźdźca szalonego, mówi się o nim szalony Nicky, no ale w tym wyścigu pojechał i ładnie, i co do więcej szybko. Pedersen, Lanham, Richardson, tylko jeden punkt Richardsona, uważano go za faworyta tej imprezy. Olson, Szwed, w tym wyścigu bez punktów. W parkingu czeka kolejny rozmówca. Jan Zombik, trener aspiratora Toruń. Panie Janku, jest pan słynnym wychowawcą młodzieży, jednym z największych nauczycieli żużlowej młodzieży. Jak pan ocenia dzisiejszy turniej? No, uważam, że zawody są na wysokim poziomie, a przede wszystkim bardzo ładne biegi, walka od startu do mety. I ta młodzież rzeczywiście bardzo dużo umie. Trzeba przyznać, że ta wola walki, ta zawziętość, ta nieustępliwość na każdym centymetrze, to daje takie dreszczyka w każdym biegu. Nie sądzi pan, że światowy żużel w kategorii juniorów trochę przeżywa w tej chwili regres, bo to nie są finały z lat 92-93, kiedy był Gunnestad, Mikael Carlson, Jason Crump, Tomasz Golob, Joe Screen, Mark Lorham. Dzisiaj nie ma żadnych gwiazd. Czy to nie jest jakiś znak, że żużel nie najlepiej się rozwija w tej chwili w Europie? No po prostu jedna epoka się skończyła i teraz trzeba czekać za następnymi. Uważam, że w świecie jest dosyć dobrej młodzieży i nie ukrywam, że też u nas w Polsce jest. Po prostu dzisiaj Robert Dados czy Jabłoński bardzo ładnie jadą. Nie ukrywać też, że inni, Koniecki akurat kontuzja, Robert Kościecha przeżywa to strasznie. I tak się dzieje, jak widać, na torze. Ale to są takie prawa tego, kto wytrzyma fizycznie, psychicznie i sprzętowo, ten wygrywa. Dziękuję bardzo. Tyle z parkingu. Jan Zombik.
16 wyścigów za nami, 4 razy wszyscy zawodnicy już nam się zaprezentowali. I oto czołówka tych zawodów. I jakże radosna dla Państwa i dla nas informacja. Dados i Jabłoński mają po 11 punktów. Pedersen i Ferjan mają po punktów 9. Lanham i Nichols po 8. Richardson i Baliński po 6. I to jest czołówka dzisiejszych zawodów, dzisiejszego finału Mistrzostw Świata Juniorów na żużlu, który odbywa się w Pile. Świetnie, świetnie jeżdżą Polacy. Przed nami ostatnia seria wyścigów. Piąty start każdego zawodnika. Wyścig 17. Johnson, jak wiadomo, nie jedzie. Za niego z numerem 17 Austriak Nigel Sadler. Obok niego w kasku niebieskim z numerem 8 Okoniewski. Potem w kasku białym z numerem 15 Olson i w kasku żółtym z numerem 10 Kościecha. A więc Sadler, Okoniewski, Olson i Kościecha ruszyli. Okoniewski pierwszy w pierwszym łuku. Tym razem się nie mylę. W niebieskim kasku Okoniewski pierwszy, ale szeroko po zewnętrznej w kasku żółtym Kościecha wysunął się na czoło. Za daleko chyba odjechał na zewnętrzną? Nie. Okoniewski ciaśniej tuż przy krawężniku atakuje Kościechę. Niepotrzebnie chyba, no ale każdy tutaj chce już teraz pokazać się z jak najlepszej strony. Kościecha pierwszy, Okoniewski za nim, potem Sadler w kasku czerwonym i na końcu Olson w białym kasku. Taka jest kolejność zawodników. Olson jedzie hen daleko po zewnętrznej, a jedyny Australijczyk, jedyny gość z za wielkiej wody, z dalekiego kraju na czele tego wyścigu. Okoniewski drugi. Okoniewski drugi, trzeci jest Sadler, znów mój błąd, to Kościecha jedzie pierwszy, Kościecha. I przyjechali na metę, Kościecha pierwszy, Okoniewski drugi, Sadler na trzecim miejscu i Olson, który właściwie nie walczył w ogóle w tym biegu, na miejscu czwartym. Za chwilę proszę przygotować się na wielkie emocje, pojadą Pedersen, Dados, Baliński i Compton. No i trzeba już powolutku zastanawiać się nad tym, co może się zdarzyć z tytułem Mistrza Świata Juniorów na 98 rok, ale na razie popatrzmy na powtórkę startu. Tu starli się jeszcze przed linią 30 metrów Okoniewski z Sadlerem. Mocno to wyglądało. Ostro to wyglądało. Dobrze wykorzystał to całe zamieszanie Robert Kościecha, który pojechał bardzo szeroko. I na wyjściu z pierwszego łuku był już na czele stawki. O, widzimy tutaj moment zderzenia. Rafał pojechał bardzo ostro, no i chyba to mu pozwoliło objąć prowadzenie w tym biegu. Tu widzimy atakującego Roberta Kościecha, który nabiera w tym momencie większej prędkości i to w konsekwencji pozwoliło osiągnąć mu po prostu zwycięstwo w tym biegu. A więc Kościecha 3 punkty, Okoniewski 2, Sadler 1 i Olson w tym wyścigu bez punktów. A my mamy szansę rozmawiać z byłym uczestnikiem podobnych zawodów, Tomaszem Bajerskim. Tomasz Bajerski ogląda zmagania swoich młodszych kolegów w parkingu i bardzo je przeżywa. Tak, no bardzo się cieszę z tego, że dwójka Polaków jest na czele. No i dobrze by było, jakby tak zostało, żeby pierwsza dwójka, bo pierwsze dwa miejsca były zdobyte przez Polaków. Ty startowałeś trzykrotnie w finałach Mistrzostw Świata Juniorów. Jaka jest to impreza? No, impreza jest naprawdę bardzo prestiżowa, no, a tym bardziej od dwóch lat chodzi o złoty medal, a także o przyszłoroczne Grand Prix, także jest naprawdę bardzo ciężko i zawody na pewno się podobają kibicom, ponieważ wszyscy zawodnicy walczą bardzo ambitnie. Krótkie pytanie, jeszcze krótsza odpowiedź. Kto będzie mistrzem świata? Myślę, że Robert Dados. Dziękuję. No, zobaczymy po tym wyścigu. Ten wyścig wiele wyjaśni. Bieg 18 w czerwonym kasku Nicky Pedersen, w kasku niebieskim Robert Dados, w kasku białym Damian Baliński i w kasku żółtym André Compton. Niewątpliwie Dados musi znakomicie wystartować. Już w pierwszym łuku musi zamknąć po prostu Nickiego Pedersena. Oto właśnie z numerem drugim Robert Dados. W czerwonym kasku obok niego Nicky Pedersen. Czy ten szalony Nicky, jeśli dobrze ruszy,
Tadoszy nie wywiezie Dadosa na zewnętrzną. Na pewno Dados musi, po prostu musi wygrać start, a potem uciekać ile siły w silniku motocykla. No, nie możemy jeszcze zapominać o Damianie Balińskim. On jeszcze też nie zrezygnował, ale Pedersen, Dados, Baliński, Compton. Compton nie spełnia tutaj oczekiwań Anglików i nie powinien stanowić zbytniego zagrożenia, chociaż kto wie, żużlowcy z Wysp Brytyjskich są nieobliczalni. Pedersen, Dados, Baliński i Compton. Pedersen czy Dados? Dobry start Dadosa, świetnie, świetnie wyszedł. Brawa dla Roberta Dadosa. Jest pierwszy w pierwszym łuku, a jeszcze próbuje Damian Baliński dobrać się do skóry Nikiemu Pedersenowi. Niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie pojechał Nicky Pedersen. Próbował wypchnąć na zewnętrzną naszego Balińskiego, ale cieszmy się z prowadzenia Dadosa. Dados pierwszy, za nim jedzie Pedersen, potem Baliński, a daleko z tyłu Compton zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Dados, potem Pedersen. Pedersen nieco zbliżył się do Roberta Dadosa. Baliński zostaje nieco z tyłu. Teraz bardzo szybkie wejście w ten łuk Damiana Balińskiego, ale znowu został. Oj, niebezpiecznie zbliża się do Roberta Dadosa. Pedersen atakuje daleko po zewnętrznej. Teraz za daleko chyba wyjechał Dados. Bardzo zbliżył się. Dokładnie na 2, może 3 metry Nicky Pedersen. Teraz Dados musi trzymać krawężnik. Blisko krawężnika. Bardzo dobrze. Brawo Robert Dados. Jest pierwszy. Wspaniale. Dados pierwszy. Za nim dopiero Nicky Pedersen. Na trzecim miejscu zalicza jeden punkt Damian Baliński. No i proszę Państwa, czyżbyśmy już mieli przed sobą mistrza i świata juniorów na 98 rok? Poczekajmy jeszcze za występem Krzysia Jabłońskiego, który ma, no wydaje mi się, teoretycznie dużo słabszy bieg niż miał Robert Dados. No ale tak czy inaczej widzimy już medalistę mistrzostw świata i bardzo się z tego cieszę. Liczyłem po cichu na Roberta, był takim moim ciekawym faworytą. Bardzo się cieszę, że tak się stało. Jest medalistą. Naszym gościem jest teraz pan minister sportu, prezes UKWiT-u Jacek Dębski. No właśnie, minister Jacek Dębski ogląda te zawody. Panie ministrze, do tej pory był pan znany z działalności piłkarskiej, znany konflikt UKWiT, PZPN. Czy lubi pan żużle? Ja bardzo lubię ten sport. Jako chłopak chodziłem na drugoligową Gwardię. To była drużyna, która niestety nigdy nie walczyła o najwyższe laury, ale jeździli tam tacy znani zawodnicy jak Jadczak, Pakulski, Gortat, to czasy mojej młodości. W związku z tym, że mieszkam od kilku lat w Warszawie, no nie mam specjalnie okazji chodzić na żużel, ponieważ w tym mieście nie ma tego sportu, ale z prawdziwą przyjemnością jestem na tej imprezie. Wspaniała atmosfera, bardzo rodzinna, no i szansa na rzeczywiście złoty medal dla Polaków, a telewizji Wizja gratuluje wyboru tej dyscypliny sportu jako wiodącej na ekranie. Dziękujemy bardzo. Komu, jak panu się wydaje, będzie pan wręczał dzisiaj złoty medal? No sprawa jest otwarta. Jest w tej chwili Dados i Jabłoński. Zobaczymy, jak pojadą. Wydaje mi się, że obaj zawodnicy no, są już przed metą i obaj mają szansę na najwyższy laur. Nie chciałbym prorokować. Wszystko rozstrzygnie się no, po biegu Jabłońskiego. Zobaczymy, jak będzie. Może na koniec jakaś wieść z piłkarskiego podwórka. Czy może pan zdecydował się na jakąś decyzję? Na decyzję, no, ja od wielu miesięcy podkreślam, że w Polsce obowiązuje polskie prawo, a nie normy FIFA. Byłem w Poznaniu dzisiaj przed meczem, no, zostałem przyjęty entuzjastycznie na stadionie. Myślę, że to nie było przyjęcie zgotowane dla mnie, bo ja w tym całym sporze, w tej całej sprawie jestem jakby osobą drugoplanową. Tu chodzi o dobro polskiej piłki, chodzi o sprawę. Ja odebrałem to jako poparcie dla całej sprawy, dla racji prawnych i racji moralnych. Myślę, że te racje są po stronie tych wszystkich, którzy chcą reformować polską piłkę. Zobaczymy, jak będzie. Mówił minister Jacek Dębski. Przed nami kolejny wyścig. Michał Bunio.
Proszę Państwa, tak wyglądała radość po zakończonym biegu Roberta Dadosa. W mocnym, żelaznym niemal uścisku z Egonem Millerem. On gdzieś znakomitym żużlowcem. Teraz jeszcze kolejne gratulacje dla Roberta Dadosa. No bo wiadomo już, że jeśli Krzysztof Jabłoński nie wygra wyścigu 20, bo w 20 biegu...